Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam Was w 15. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiaj króluje Słowo Boże. Nie tylko dlatego, że je odczytujemy, pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie, Ewangelia, ale dlatego, że mamy w Ewangelii przypowieść o siewcy z Ewangelii Mateusza, doskonale nam znaną z 13 rozdziału. Ale kochani, dzisiaj dwie ważne rzeczy chce nam Chrystus powiedzieć. Mówi o czterech glebach. O tej, gdzie jest gleba przydrożna, czy sama droga i ona nie wyda owocu, bo ptaki wydziobią. Gleba ciernista, gdzie ciernie zakuszą. Gleba, gdzie skalista, gdzie wejdzie korzeń. Ziarno może troszkę do góry podniesie się, ale także korzonki słabe, przypalone przez słońce, nie wydadzą owocu i w końcu gleba żyzna. Kochani, ciekawe jest to po pierwsze, że wszystkie te gleby, o nich, jak mówi Chrystus, to wszystkie słuchają Słowa Bożego. A jednak jedna wyda owoc, a w dwóch wypadkach będzie to słowo zagłuszone, a trzecie to w ogóle to ziarno rozproszy się na dzień dobry, zanim zostanie w ogóle przyjęte. Natomiast właśnie, słuchamy Słowa Bożego, kochani, ale my słuchamy i nie słyszymy. Patrzymy na Chrystusa i nie widzimy, dlatego że my cały czas nie patrzymy za szybę, tylko na szybę. Cały czas skupiamy się na sobie bardzo często, już pomijając fakt, że rzadko tak naprawdę wchodzimy w głębie słuchania Słowa Bożego. A inna rzecz, kochani, która wypływa z tej dzisiejszej Ewangelii, to, że właśnie możemy być glebą bierną, nie daj Panie Boże, ale możemy też być glebą aktywną i myślimy, wielu z nas myśli, katolików, że gleba aktywna, jak coś robimy, działamy w imię Pana Jezusa, pomagamy, to jest super. Nieprawda. To znaczy, to jest ważne, ale to jest dopiero wtórne. Pierwsze to jest być glebą żyzną, czyli tą, która przyjmuje słowo, słucha słowa. Ziarno może się w tej glebie zagnieździć. Obyśmy my słuchali Słowa Bożego, kochani, bardzo często, systematycznie, wnikliwie, ale również byśmy chcieli prosić Pana, by zakorzeniło się to Słowo w naszym sercu. Niech dobry Bóg na tę niedzielę serdecznie Was błogosławił. Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen.